Kuba, jak oceniasz to, że twój kolega z klasy, tu z ławki, jest legendą Ekstraklasy? No super, zazdroszczę mu. To jest taka czysta zazdrość z mojej strony. Zasłużył widocznie, no super, super sprawa dla niego, dla całej szatni, dla młodych chłopaków, którzy tu patrzą na Gerarda, na Jodłę, który przecież też... Też mu chyba czegoś tam zabrakło. Nie, no właśnie, dziękuję. No, panie legendo, no, jak się pan czuje? To jeszcze nie jesteś Polakiem nawet, a jesteś, mówili tam, że na trzech to dwóch obcokrajowców. Celebrant? No tak. Ale w regulaminie chyba jest, że jak zostaje legendą, to automatycznie dostaje polski paszport chyba. Dokładnie. To na razie nie mam. No panie legendo, niech pan tylko powie na bieżąco teraz to, co pan powiedział wczoraj na tym Twitterze. No, dziękuję wszystkim za głosowanie, no i zadowolony jestem, bo naprawdę to jest miłe po tyle lat w Polsce, no to zostać już na te 15 zawodników, razem z te 15 zawodników, już dla mnie już był duży sukces. Możesz odsłonić ten trzeci medal? Zasłoniłeś go trochę. O, teraz widać wszystkie. No. Panie legendo, no. Ale można kończyć karierę, czy nie? Ale też troszkę mi szkoda, że rozmawialiśmy teraz. Szkoda ci Angulo, bo go pokonałeś? Nie, szkoda Jodła, że nie ma, bo... A Jodła to będzie chyba jeszcze, nie? No, ale powinno już być, bo on wygrał też dużo, dużo medale ma. Nie tylko w Legii. Pokazywał, że w Legii... pokazywał, kiedy grał tam, że jest dobry zawodnik, że wygrał dużo ekstraklasy, przyszedł do Piasta, kolejne mistrzostwa i to, że nie ma, no to no troszkę mi szkoda. Jestem zadowolony z mojej strony, bo tam jestem, ale chciałbym być tam razem z Jodłowiec. Co myślisz o tym wyborze? O którym? Tym, że jest legendą. Zasługuje czy nie? Na pewno zasługuje. To, co mówił, wszystko tak jest prawda, no, na pewno zasługuje, bo tutaj dużo, dużo roboty. A gdzie masz tego psa? Nie ma. Z tego obrazka? To jest Adama psa. Dobra, czekaj, tu włączymy, odpal tylko światło. No i co, powiedz, jestem legendą. Ale to tam bardziej musimy powiedzieć. Nie, bo ja wszyscy, że jak... Jak, nie jesteś legendą, czy jesteś? No ja jesteś legendą, buddy, zobacz, patrz za tobą, co się dzieje tutaj. Wiesz, mistrz Polski. Dobrze, to raz. Idziemy dalej. W lewą stronę. Pokaż mi. Twoja galeria. Mistrz Polski. Mistrz Polski, tak? Tak. Dobra, co jeszcze? I trzecie miejsce jeszcze nie kupiliśmy farby. Przykleimy, dobra. Całe życie Piast Gliwice. No, dokładnie. No co, można kończyć karierę, czy nie? Można. Bardziej, dobra, jeszcze nie kończ kariery. Jeszcze to jeszcze czeka dużo, dużo pracy. Przepraszam, Mario, co myślisz o tym, że jest legendą? No jest, no. Jest legendą? Co tu dużo mówisz? Ale skromny chłopak, nie? Skromny, no. Chciałbyś mieć taki okłon? Kurczę, zdrucie. Zobacz, włosy mądrości już. No. Moja córka mówi, czemu masz... No, moja córka mówi... Pokażę cię. Tata, czemu masz te białe na głowę? Co z białego na w głowie? Bo jesteś legendą. No mówiłem, bo pada śnieg cały czas w Gliwicy. No, ale wie co? Fajne jest, bo wczoraj rozmawiałem w domu z Valeria, moja córka, i mówi, dziema mówi, no to patrz, tata wygrał tę nagrodę jako legenda w Ekstraklasie. A ona tak patrzy na mnie i mówi, ale dobra, najważniejsze, kapitan dalej będziesz czy nie? Ja mówię, no będzie. Dobra. Nie, to jest naprawdę ekstra takie docenienie przez wszystkich. Tam widzę kibice, jak mobilizowali się, głosowali. No tak, nie? Ty jesteś tutaj na zawsze. Cokolwiek się wydarzy, ty będziesz tutaj na zawsze. Kibice na pewno muszą się cieszyć każdym dniem z tobą, no bo to jest wyjątkowe, no. Ja bardzo nie ma cieszę takich się, że tyle kibice, tyle ludzi dla mnie głosował, bo oczywiście tam też ekspertów głosowali. Nie na mnie. I nie wiem. Dziękuję wam bardzo, że tak jesteście ze mną. Zawsze mówię to samo. Najpierw trzeba spróbować być dobra osoba, być miły z ludźmi,
a potem no, spróbować grać dobrze na boisku, no. Ale pierwsze spróbować być miły z ludźmi. Dziękuję.